W 2022 roku wiele mówiło się na konferencjach na świecie o nowych metodach leczenia, o metaanalizach, które w ostatnich latach zostały opublikowane i przedstawiały skuteczność różnych metod terapeutycznych. O tym wszystkim opowiadamy dzisiaj na konferencji Psychiatria na świecie, którą jako Centrum Terapii Dialog organizujemy już po raz czwarty. Uczestniczyłem w konferencji ECNP, która zainspirowała mnie do wystąpienia Neuronauka i nowe technologie. Jak zmieni się psychoterapia w XXI wieku? Przyjechałam z Poznania tutaj na konferencję psychiatryczną, bo sama interesuję się psychiatrią. Szczególnie zainteresował mnie temat o psychodelikach. W zeszłym roku brałam udział w Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Nowym Orleanie, podczas którego zainspirowały mnie wykłady profesora Tia, jednej z najlepszych specjalistek od zaburzeń odżywiania na świecie. Dlatego dzisiaj chciałam opowiedzieć o mniej znanych zaburzeniach odżywiania, takich jak diabulimia czy drunkoreksja. Przyjechałam na konferencję dialogu, zachęcona zapowiedzią usłyszenia, dowiedzenia się nowości ze świata psychiatrii i nie zawiodłam się. Bardzo ciekawy był wykład na temat leczenia nowymi lekami w chorobie Alzheimera. Jestem po raz drugi już na konferencji dialogu i po raz drugi jestem usatysfakcjonowana. Na pewno wybiorę się po raz kolejny. W tym roku wzięłam udział w kongresie ECNP w Wiedniu, dlatego znam najnowsze odkrycia dotyczące przebiegu ADHD u dorosłych, o których opowiedziałam na dzisiejszej konferencji. W 2023 roku również pojedziemy na najważniejsze międzynarodowe konferencje na świecie i już teraz planujemy naszą jesienną edycję konferencji Psychiatria na świecie, na którą zaprasza sam profesor Stahl. Hey, all you good friends from Poland, this is Steve Stahl. Make sure you come to our special meetings at the Central Therapy Dialogue. They could be very important for your training. Thank you very much.